Szanowni Państwo, bardzo miło, że Państwo przyszliście i z wielką cierpliwością czekaliśmy na Pana tutaj. Naprawdę jesteśmy zainteresowani tematem spotkania z podróżnikami, ale to raczej podróż w czasie, tak myślę. Historii, tak. Resztę opowie Wam Pan Robert Mazurek, bo to tak naprawdę on zorganizował, zaprosił tego gościa tutaj do nas. Dziękuję Pani Dyrektor. Faktycznie, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, może usiądź sobie. Usiądź. A ty będziesz stał, ja będę siedział. Za chwilę też dołączę do ciebie. Ja się da siedziałem w lawecie, postoję. Szanowni Państwo, bardzo witam Państwa serdecznie jeszcze raz na 46. edycji Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami. Ale to, co powiedziała Pani Dyrektor, dzisiaj będziemy podróżować nie tylko do Ukrainy, ale też będziemy podróżować po historii, po trudnej historii narodów ukraińskiego i polskiego. Bardzo dziękuję, że wytrzymaliście Państwo, że nikt nie zrezygnował. Mało tego, widziałem, że niektóre osoby doszły, normalnie by się spóźniły, a tak przypadkiem przynajmniej się nie spóźniły. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o najnowszej książce Witolda Szabłowskiego pod tytułem Opowieści z Wołynia. Nowej, ale nie do końca nowej książce, bo jest to, można powiedzieć, drugie wydanie uzupełnione książki Sprawiedliwi Zdrajcy, książki, która ukazała się w roku 2016. Może usiądźmy teraz wspólnie. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, pozwólcie Państwo, że w kilku zdaniach przedstawię Witka. Witek jest moim rówieśnikiem, urodził się w roku 80 na Mazowszu, ale jest jednym z najwybitniejszych polskich twórców literatury faktu. Pisał m.in. o Turcji, PRL-u, o Czarnobylu, pisał również też o dziadku Władimira Putina. Amerykański The New York Times nazwał jego twórczość perłą, a prawo do książki o kucharzach kupiło Hollywood. Od początku wojny w Ukrainie bardzo zaangażował się w relacjonowanie tego, co się dzieje na froncie. Prowadzi notatnik reportera i ja zachęcam do subskrybowania jego strony, jego fanpage'u na Facebooku, bo tam naprawdę bardzo dużo i ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie i może tak na początek wyjaśnijmy wszystkim, gdzie leży ten Wołyń. Skąd się wzięła nazwa w ogóle i wyjaśnimy, powiedzmy, takie podstawowe pojęcia. Wołyń leży tu od nas na wschód. Kiedyś wchodził w skład II Rzeczpospolitej, chociaż no, Ukraińcy nie byli z tego powodu zadowoleni, bo Polaków tam było zaledwie 16-17%, Ukraińców 60%, reszta to byli Żydzi, trochę Ormian, trochę Czechów. A nazwa, że tak powiem, ginie w mrokach to pochodzenie, ale prawdopodobnie wzięła się od wołów, od tego, że tam kiedyś orano wołami, ale może też być jakiś inny powód. I Wołyń był taką dosyć biedną krainą w II RP. To było pogranicze, ono leży na granicy z Polesiem, a Polesie, Ryszard Kapuściński to wspominał, że to była naprawdę taka biedna część II Rzeczpospolitej. No i ten Wołyń pewnie aż tak biedny nie był, chociaż kiedy ja tam zaczynałem jeździć 10-11 lat temu, to był niesamowity, bo tam w wielu miejscowościach czas się zatrzymał w miejscu. Tam rzeczywiście to się zmieniło bardzo przez ostatnie 10 lat. To jest aż niewiarygodne. Ja tą zmianę obserwuję, jeżdżąc na Wołyń regularnie, bo jeszcze 10 lat temu prawie każdy gospodarz tam miał konie, a przynajmniej każdy szanujący się gospodarz, co umówmy się, że w Polsce, nie wiem, już od 40 lat nie jest absolutnie normą, a tam ludzi po prostu nie było stać na samochody, więc prawie każdy miał konie, krowy, prawie każdy miał jakieś kury, co nie wynikało z ich miłości do posiadania zwierząt, tylko wynikało z biedy po prostu, że ludzie tam zarabiają tak mało, są takie problemy z pracą, są tak niskie emerytury, że trzeba coś mieć więcej. Nasze spotkanie krąży wokół książki. To takie pytanie na początek. Kim jest pani Szura?
Czyli ta pani z okładki. A państwo wiecie? Ktoś z państwa wie na pewno, mam nadzieję. Pani Szura to jest niezwykła kobieta, Ukrainka z Wołynia, której... Jakby nikt nie widział, to tutaj pokażę. Znaczy wszystko to, że ona dzisiaj jest trochę przynajmniej znana w Polsce, wszystko zaczęło się w roku 1943, w tym strasznym roku, kiedy zaczęła się rzeź wołyńska. Jej ojciec wtedy był namawiany przez banderowców, namawiany to jest złe słowo. Banderowcy chcieli zmusić jej ojca, żeby się do nich przyłączył i żeby ruszył z nimi na takie dwie polskie wioski. To one się nazywały Ostrówki Wołyńskie i Wola Ostrowiecka. I jej ojciec odmówił banderowcom, miał dobry powód, bo nie miał oka. I on, rodzina wspomina, że wiele lat po wojnie on mówił, za każdym razem jak oni go próbowali zmusić, albo namówić, albo przekonać, to za każdym razem mówił, słuchajcie, ja nie mam oka, jestem ślepy, jak mnie weźmiecie, to jeszcze zacznę strzelać do swoich. I to już był pierwszy akt odwagi. Pani Aleksandry jeszcze nie było na świecie. Drugi akt odwagi jej ojca był taki, że kiedy doszło do ataku UPA na Wolę Ostrowiecką i Ostrówki Wołyńskie, ojciec pani Szury zaczął jeździć po lasach, zaczął jeździć i pomagać Polakom, którzy uciekali przed tym atakiem. Jeździł furmanką, zabierał ludzi na wóz, przewoził ich gdzieś przez jakieś zagajniki, przewoził ich do rzeki Bug. Jak przekroczyli Bug, to byli bezpieczni, bo tam jakby wszyscy ci banderowcy byli zgromadzeni do Bugu. To był drugi akt jego odwagi. A trzeci akt odwagi był taki, że tych, których nie udało mu się pochować, których znalazł gdzieś tam w lesie, bo były też rodziny, którym on pomagał, pochował i później, i tutaj wchodzi pani Szura do tej opowieści, i kiedy jego córka Aleksandra, zwana panią Szurą, miała lat zaledwie 7, zabrał ją do lasu, pokazał jej miejsce, gdzie leżeli ci pochowani Polacy, wyciął w 3 sosnach 3 krzyże i powiedział, Aleksandro, tutaj leżą Polacy, to byli nasi bracia, to byli nasi przyjaciele, zostali brutalnie zabici, ale musimy o tym miejscu pamiętać, musimy przychodzić i się w tym miejscu modlić. I pani Aleksandra, zwana panią Szurą, chodzi w to miejsce już od 70 lat. W to miejsce, w drugie miejsce, gdzie byli pochowani Polacy, w trzecie miejsce. Takich mogił niestety jest koło jej wioski, koło 7. I ona jest jedyną osobą z okolicy, która o te mogiły stale dba. To znaczy, która tam chodzi, wiesza tak zwane ruczniki, czyli takie ozdobne chusty ukraińskie, która tam pali znicze i która się po prostu tymi polskimi duszami, które tam zostały. Ona jest bardzo uduchowiona, bardzo rozmodlona, ona jest bardzo wierząca, więc ona w jakiś sposób się opiekuje po prostu duszami Polaków, którzy tam zostali. I właśnie ta książka jest pełna takich historii wzruszających. I jedną z takich historii dotyczącą pani Szury jest to, jak rozmawiałeś z nią i powiedziałeś jej, że szukasz osób, którzy pomagali Polakom podczas rzezi wołyńskiej. I wzruszające było to w momencie, kiedy ona zrozumiała, że ty szukasz takich zwykłych ludzi i że ona jest jedną z takich osób. Tak, i to było, ja przyjeżdżałem, już z 8 lat tam przyjeżdżałem, ale oczywiście to jest mój pierwszy adres, do którego idę, bo my jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. I ona miała taką sąsiadkę, panią Olę, która już nie żyje, ale zawsze miałem taki nasz rytuał było, że zawsze ja przyjeżdżam, idziemy odwiedzić panią Olę. Pani Ola już nie chodziła wtedy, więc szliśmy w odwiedziny. I w końcu pani Ola tak jakoś, po tych 8 latach, mówi, no słuchaj, a co ty w ogóle zbierasz za historię? A ja zbierałem historię Ukraińców, którzy w 1943 roku pomagali Polakom, którzy w 1943 roku właśnie nie przyłączyli się do UPA, którzy ryzykując życiem, bo oni ryzykowali życiem, bo banderowcy za to zabijali, którzy ryzykowali życie, żeby wesprzeć, żeby pomóc swoim polskim sąsiadom przeżyć to, co się działo na Wołyniu. Ja zaczynam opowiadać, no mówię, no tu w wiosce obok ktoś pomógł Polakom, przechował ich u siebie w stodole. A dwie wioski dalej
jakaś gospodyni najpierw je zatrzymała u siebie, a potem, kiedy wieczorem już banderowcy sobie poszli, to je przeprowadziła bezpieczną drogą tam do miasteczka. I pani Szula tak tego słucha i mówi, co? To ty takie zwykłe historie zbierasz? Mówi, no jakie zwykłe? No historie o bohaterach. Mówi, ja to myślałam, że to o jakichś uczonych, o jakichś profesorach, o jakichś nie wiadomo kim. I nagle się okazało, że obie panie znają takich historii po kilkanaście. Pani Ola z mamą ratowały Żydów, pani Szury rodzina, no pani Szura jest 46. rocznik, ale jej rodzina tych Polaków. I były strasznie zdziwione, że one też są bohaterkami. To w ogóle do nich trochę nie docierało, że ktoś mógłby uznać, pani Ola powiedziała takie zdanie, ale przecież to było takie zwyczajne, co myśmy robili. Ja mówię, kurczę, no zwyczajne, ale to było bohaterstwo. I pamiętam, też jest taka scena w tej książce zresztą, jak ja próbuję od niej wydobyć, co się takiego dzieje w człowieku, że kiedy, mimo że może zapłacić za to życiem, to idzie i ratuje. A on mówi, nie, ty mnie jakieś głupoty pytasz, a ja muszę iść kozy wydoić. I ona w ogóle nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. To w ogóle to było dla niej tak zwyczajne, że jak człowiek jest w potrzebie, to się idzie i mu pomaga, że w ogóle nie uważała tego za temat do rozmowy. A jak zareagowała na informację, że znajdzie się na okładce książki? Pani Szura? Tak. Ona mówi, nie chciała się zgodzić. To w ogóle nie było mowy, ale nie dlatego, że ja to jakoś chciałem zrobić wbrew jej woli, tylko ona jest strasznie skromna. I ja jej musiałem tam naprawdę, przepraszam za wyrażenie, ale makaron na uszy trochę ponawijać, no że to jest, że ona jest w Polsce znana, bo ona, proszę Państwa, dostała medal. Polska od 4 lat przyznaje medale, one się nazywają Virtus et Fraternitas i to jest coś takiego jak Sprawiedliwy wśród narodów świata, tylko Sprawiedliwego dają Żydzi, a my dajemy Virtus et Fraternitasa. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym medalu, moim zdaniem część słyszała, ale jeszcze jakoś on nie jest bardzo znany, ale pani Szura go dostała jako pierwsza, w ogóle pierwsza w historii. Odbierała go z rąk Andrzeja Dudy. Ja stałem obok niej na tej uroczystości i tylko dlatego ją na to namówiłem, że powiedziałem, że po prostu no to jest ważne, żeby się na tej okładce znalazła, bo ją już ludzie w Polsce trochę kojarzą. Ona jest szalenie skromną osobą, nie uważa, żeby robiła coś nadzwyczajnego, nie chce żadnych splendorów, a tą okładkę uważała właśnie za taki splendor. A opowiedzmy teraz trochę, bo przyjechałeś do nas tutaj do Rodzenia z Wołynia, a pojechałeś tam właśnie odwieźć panią Szurę. Ona przez ostatnich kilka dni razem z tobą była w Polsce. Jak ona w ogóle reagowała na to, co działo się wokół niej w Polsce? Jak reagowała na Polaków? Co mówiła? Ona jest, bo to jest osoba, która całe życie przeżyła w swojej wiosce na Wołyniu i w ogóle w dużym mieście. Duże miasto to jest dla niej Luboml, w którym mieszkają jej dzieci, w którym tam mieszka 1500 ludzi. To dla niej wyjazd do Lubomla to jest wyprawa. A tymczasem 4 lata temu po raz pierwszy musiała zrobić paszport zagraniczny, wyjechać do Polski, miała spotkanie z Andrzejem Dudą wtedy, była w telewizji śniadaniowej i ona to wszystko przyjmuje jakoś tak zaskakująco, bym powiedział, z dobrodziejstwem inwentarza. Znaczy, nie stresowała się. Ja powiem najpierw o tamtej wizycie 4 lata temu, bo to wyglądało tak, że mamy taki dzień, mamy napięty grafik, rano telewizja śniadaniowa, potem jakieś wywiady, wieczorem przyznanie medalu, spotkanie z Andrzejem Dudą i tak dalej, i tak dalej. Ja tak rano próbuję ją wybadać, czy ona na pewno się nie stresuje. Nie? Mówię, pani Szuro, no wie pani, no zaraz ten wywiad, telewizja i tak dalej. Czy pani się tego, nie, ona by nie zrozumiała słowa stresuje, więc ja pytam, czy pani się nie boi? On tak patrzy na mnie jak na głupiego. Mówi, czego tu się bać? Mówi, tam będą dobrzy ludzie, ja jestem dobry człowiek, czego ja mam się bać? Mówi, nie, no ale wie pani, no telewizja, dziennikarze będą jakieś pytania zadawać. Nie, nie boi się niczego. Mówi, no dobrze, a później będą jakieś wywiady. Czy tego się pani nie boi? Nie, też się nie boi. A spotkanie z prezydentem? Mówi, trzeba będzie wyjść na scenę, coś powiedzieć do mikrofonu. Czy tego się pani nie boi? I ona naprawdę z każdym tym moim pytaniem się patrzy na mnie, jak na człowieka, który nic nie rozumie, nie? To jakiś głupi. Nie? Mówię, czego ja mam się bać? Więc ja w końcu też z drugiej strony mówię, nie, no pani Szuro, nie wierzę, że tak się pani niczego nie boi. Czy pani się nie boi tak zupełnie niczego w życiu? I ona wzięła taki głęboki namysł i mówi, wiesz co? Boję się. Jak jestem sama w lesie i zagrzmi.
I myśmy, i wtedy córka była, myśmy z córką się pokładali ze śmiechu. Ja mówię, dobra, to żeby tylko dzisiaj nie grzmiało. I naprawdę, ona weszła. Teraz byliśmy znowu w Dzień Dobry TVN w niedzielę. Ona wchodzi w taką sytuację po prostu. Wchodzi, siada, dzień dobry, wchodzi, tam stoi ta ekipa, tam z 20 osób ten program przygotowuje, ona stanęła na takim podwyższeniu. Dzień dobry wszystkim państwu, pozdrawiam ciężko pracujących ludzi. No i wszyscy już ją kochają na dzień dobry. Ale a propos tej wizyty, tylko powiem jeszcze, ona już drugiego dnia się zaczęła strasznie stresować, bo ona całe życie się zajmuje krowami. No i ma coś takiego w sobie, że uważa, że ona się zajmuje najlepiej, nikt tak nie zrobi jak ona, nikt nie jest taką dobrą krowią mamą. I drugiego dnia pod wieczór się już zaczął stres, bo zostawiła krowę, cielak ma się rodzić, a ona uważa, że jej wnuk to jest taki trochę niedojda, co nie jest prawdą. To normalny chłopak z wioski, który sobie ze wszystkim poradzi. Proszę państwa, nie zliczę, ile razy ten cielak, temat cielaka był poruszany. Po prostu nie zliczę, ile razy. Co chwila cielak, ale Wołodia sobie nie poradzi. Ja mówię, poradzi sobie, ale siana nie posypie. Mówię, jak nie posypie siana, ale złego posypie, starego posypie. No i w każdym razie, ale to naprawdę jest coś takiego, bo myśmy jej powtarzali całą drogę. Pani Szuro, krowa też jest mądra, cielak też jest mądry. Oni wiedzą, że hazjajka gospodyni wyjechała. I cielak się urodzi, jak pani wróci. I proszę państwa, odwiozłem ją wczoraj. Dzisiaj o godzinie 12 dostałem SMS-a, cielak się urodził. I właśnie dzisiaj na twoim Facebooku przeczytałem no, niesamowite słowa, które pozwolę sobie w tym momencie państwu odczytać. W momencie, kiedy wczoraj odwiozłeś ją na Wołyń, na koniec, jak już odjeżdżałeś, powiedziała, że bardzo wam dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które usłyszała w czasie pobytu w Polsce, za wszystkie spotkania, za wszystkie wyrazy sympatii, a potem kazała mi zapisać słowo w słowo. I tutaj cytuję. Od 70 lat modlę się codziennie, żeby między Polską a Ukrainą był zawsze pokój. Wiem, co spotkało Polaków na Wołyniu, dlatego codziennie rozmawiam z duszami waszych zabitych i ich o to też proszę. Módlcie się razem ze mną o pokój, o to, żeby nic nigdy już nas nie podzieliło. Tata mi mówił, że Polacy i Ukraińcy to bracia i siostry. Nie wolno nam o tym zapomnieć, zwłaszcza w takich ciężkich czasach. I tutaj moje takie pytanie. Czy można powiedzieć, że pani Szura jest twarzą pojednania polsko-ukraińskiego? Znaczy, dla mnie jest bezwzględnie taką twarzą, bo nie znam drugiej osoby, która by przez tyle lat chodziła gdzieś na cmentarz do ludzi, których kompletnie nie znała, tylko dlatego, że uważała, że to ważne. Że ona dla mnie jest trochę taką sierotą po wielokulturowym Wołyniu. Ona jest, jej rodzice powiedzieli, że im się dobrze mieszkało z Polakami, że mieli przyjaciół Polaków. I ona ma takie wspomnienia, że już jako dziecko, jak na przykład tata przywoził gdzieś z miasta, z jakiegoś targu cukierki, a na Ukrainie jest taki zwyczaj, że na groby zmarłych, nie wiem czy na całej Ukrainie, ale na Wołyniu jest, nosi się jedzenie. Tam się nosi chleb, jakieś słodycze, no jakieś takie rzeczy, które żywi też chętnie by sobie zjedli, to się niesie zmarłym. I tata przywoził jakieś cukierki z miasta. To wszystkie dzieci zjadały te cukierki, które były w domu, a pani Szura niosła te cukierki Polakom na grób. No bo wiedziała, że tam też leżą dzieci, że dzieci też zostały zabite. I chciała się z nimi w ten sposób podzielić. No jakaś taka świetlana postać dla mnie to jest. I absolutnie dla mnie ona jest twarzą pojednania. Zresztą zadałem jej teraz to pytanie, czy nie ma takiego poczucia, że to, że teraz między Polską a Ukrainą jest jakiś taki moment, no Polacy pięknie przyjęli Ukraińców w czasie wojny, Ukraińcy też czują głęboką wdzięczność. Myślę, że w jej wiosce też się bardzo zmieniło nastawienie do Polaków, bo kiedyś ludzie na Wołyniu się bali, że Polacy będą chcieli tam przyjeżdżać, odzyskiwać ziemię. A myślę, że teraz zobaczyli, teraz po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, zobaczyli, że naprawdę ani Polacy nie chcą Lwowa odzyskiwać, ani Wołynia, że po prostu chcemy prawdy historycznej na temat tego, co się wydarzyło, ale nie mamy żadnych takich zakusów, przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by miał. I ona widzi też, że też u niej na wiosce się zmieniło nastawienie Ukraińców do Polaków. I miała taki moment, że mówi, że może to te 70 lat modlitw, że może po 70 latach Pan Bóg jej wysłuchał. I
kurczę, może coś jest na rzeczy. Książka zawiera wiele takich pozytywnych historii i myślę, że jest bardzo ważną pozycją w kontekście dzisiejszej sytuacji, bo Polska przyjęła miliony uchodźców. Temat Wołynia, myślę, nie raz pojawił się w polskich domach z tej racji, a już szczególnie w obecnym czasie, gdzie jesteśmy w przededniu 80. rocznicy. Skąd w ogóle pomysł napisania tej książki i czy książka, ja przynajmniej przeczytawszy ją, odniosłem takie wrażenie, że ma nam ułatwić właśnie to pojednanie polsko-ukraińskie. Skąd pomysł? Ja się dowiedziałem gdzieś, czytając sobie w ogóle na temat Wołynia, kiedy się zbliża 70. rocznica, czytałem wspomnienia Wołyniaków i powracał wątek Ukraińców, którzy ratowali. Bo to, że Wołyń był straszny, że tam się działy rzeczy okropne, to jest w ogóle to słowo nic nie oddaje, że się działo, że był okrutny, że to było bezwzględne mordowanie ludzi, to wiedziałem. Ale z zaskoczeniem zobaczyłem, że bardzo często się ten wątek pojawia, że jakiś Ukrainiec ratował, a jak jeszcze się dowiedziałem, że byli zabijani za to przez banderowców, to byłem zdziwiony, że mała jest wiedza w Polsce na ten temat, bo wtedy, kiedy ja zaczynałem pracę, jedyna książka, która się ukazała na ten temat, taka jakieś większe opracowanie, to była książka wydana w latach 70. pana Leona Karłowicza. Później IPN wydał broszurkę, to był zbiór wspomnień kilkuzdaniowych z różnych miejscowości na Wołyniu. I kiedy zacząłem czytać tą broszurkę, to zrozumiałem, że to jest coś, co absolutnie chciałbym opisać, bo w tej broszurce były takie historie właśnie, że było małżeństwo mieszane, Ukrainiec i Polka. Mieli syna, syn wstąpił do UPA i w UPA dostał rozkaz, żeby udowodnić, że jest patriotą, ma zabić swoją matkę. To są prawdziwe historie, ale to mi się nie mieściło w głowie. I tam były nazwiska tych ludzi podane. Było podane, że ojciec z matką musieli uciekać. Na szczęście ojciec się skądś dowiedział. Uciekli, potem mieszkali w Polsce. I to było kilka zdań. I ja sobie pomyślałem, Jezu, chciałbym się dowiedzieć w ogóle, jak ci ludzie potem żyli. Czy ten syn jakoś wrócił do nich? Czy zrozumiał? Czy zginął? Czy co się stało? I tam było cały zbiór, Kresowa Księga Sprawiedliwych, to można w ogóle bezpłatnie pobrać w internecie, a to jest zbiór niesamowitych historii albo historie Ukraińców, którzy ryzykowali życiem, żeby ratować swoich sąsiadów i którzy potem na przykład ginęli razem z tymi sąsiadami. Albo nie ginęli, ale już nie mogli wrócić do swoich rodzin. Kilkuzdaniowe opowieści i po prostu bardzo chciałem wiedzieć, co później tych ludzi spotkało. Albo chciałem wiedzieć, jak później, jeżeli była taka wioska, gdzie była taka wioska Połapy niedaleko, gdzie pani Szura mieszka, gdzie kilkadziesiąt rodzin się przyłączyło do UPA, a kilkadziesiąt rodzin ratowało Polaków w taki czy w inny sposób. Jak oni potem żyli ze sobą? Jak oni potem, jakie były stosunki wzajemne? Jak się rozmawiało? No i znajdowałem takie historie. Jest opowieść w tej książce pani, której ojciec miał dwóch braci banderowców i ci bracia, to rodzina oczywiście ukraińska, i ci bracia go namawiali, żeby jeździł z nimi na akcję. I straszyli go, że zamordują jego żonę, zamordują jego córkę, że jeżeli nie będzie posłuszny, jeżeli nie będzie z nimi jeździł. A on nie był w stanie, więc on po prostu przez cały 43 rok udawał, że jest pijany. I kazał swojej żonie, żeby chodziła po wsi, opowiadała wszystkim, że on jest pijakiem, że nie może z nim wytrzymać, że w ogóle nie da się z nim żyć, że pije, że nic nie robi, tylko od rana do nocy się upija. I tam po prostu to wydawało mi się, że to jest niezwykła historia, nieopowiedziana. Polscy reporterzy, moi koledzy jeździli po całym świecie szukać historii, a ja odkryłem niezwykłą, nieopowiedzianą nigdy historię zaraz za granicą z Ukrainą. To wiemy już skąd pomysł, a czy pisząc tą książkę miałeś właśnie poczucie, że ona ma ułatwić to pojednanie? Tak, tak. To znaczy chciałem, bo miałem wrażenie, że te rozmowy z Ukrainą gdzieś utknęły. Zresztą dalej mam takie wrażenie, że rozmowy z Ukrainą w sprawie Wołynia stoją w miejscu.
Miałem trochę taką nadzieję, że opowieść o Wołyniu, ale opowiedziana ze strony tych Ukraińców, którzy ratowali Polaków, może być takim sposobem, który... Mówię całą prawdę, bo w tej książce jest cała groza Wołynia. Jeżeli oni ratują, to wiadomo przed kim, wiadomo dlaczego, wiadomo co ich za to spotkało, ale jednak punkt wyjścia to są dobrzy ludzie, więc miałem nadzieję, że ta książka trochę się takim mostem między Polską a Ukrainą może okazać. Jednak kością niezgody między naszymi narodami jest określenie rzeź wołyńska. Dla nas to jest rzeź, a Ukraińcy chyba inaczej to traktują. Nie, to mógłbym bardzo... Tych kości niezgody jest dużo więcej oczywiście. Myślę, że taką główną kością niezgody to jest ich stosunek do banderowców. Ja teraz wracając z Wołynia, zajechałem do księgarni we Włodzimierzu Wołyńskim. Piękne miasto swoją drogą, 1000-letnie. I z niesamowitymi zabytkami, ale w książce, przepraszam, w księgarni jest cała półeczka z napisem OUN UPA. No i tam są różne ciekawe wspomnienia banderowców, jak to walczyli z Sowietami, jak to tam sobie raz było lepiej, raz było gorzej, raz było tragicznie, ale nie ma nawet słowa o roku 43 i o Wołyniu w żadnej z tych książek. Właśnie moja książka była jedyną książką, która wyszła po ukraińsku, w którym w kontekście Wołynia pojawiło się słowo ludobójstwo. A dodatkowo jeszcze kością niezgody jest postać Stepana Bandery. To znaczy Ukraińcy w tej chwili, tam ten kult Bandery urósł już do jakichś naprawdę niewyobrażalnych dla mnie poziomów. A jednocześnie w Polsce jest jednym z największych antybohaterów. I to jest też kość niezgody. I to jest też taka rzecz, z którą nie bardzo wiem, co mamy zrobić. Bo jakby ja mówię to wszystko, to, żebyście państwo wiedzieli, ja mówię to jako osoba, która bardzo chce, żeby Ukraina wygrała wojnę. Ja za nich trzymam kciuki. Ja rzeczywiście byłem zaangażowany w wolontariat. Jeździłem, pomagałem. Spało u mnie kilkudziesiąt osób z Ukrainy, nie mam takiego wielkiego mieszkania, tylko oni się wymieniali po prostu. Miałem jeden pokój oddany dla osób z Ukrainy. Ten mój samochód może dlatego mi się rozkraczył, że ja kilka miesięcy w zeszłym roku jeździłem na Ukrainę i po tych ukraińskich drogach woziłem ludzi. Więc mówię to jako osoba, dla której Ukraina jest ważna, bliska i tak dalej, ale tych kości niezgody jest kilka. No, rzeź? My nazywamy rzeź, a oni, mówią na to tragedia. Patrzą? Tragedia dla mnie to jest jakby meteoryt spadł. To jest tragedia, bo tego się nie dało przewidzieć. A tu mamy do czynienia z zaplanowaną 10, właśnie kilkanaście lat wcześniej akcją, gdzie oni tylko czekali na odpowiedni moment, żeby tą akcję rozpocząć i w 1943 roku uznali, że ten moment przyszedł. Wspomniałeś tutaj Stepana Banderę. On obecnie na Ukrainie jest jako osoba popkulturowa postrzegana. Czy może być to zalążkiem powrotu idei nacjonalizmu? Czy powinniśmy się tego obawiać? Chyba nie, bo Bandera, ja znam sporo też Ukraińców i w moim wieku młodszych ode mnie i w tym kulcie Bandery nie ma żadnego pierwiastka nacjonalistycznego. Wręcz dodatkowo, to też jest ważne, nie ma w tym nic antypolskiego. Dla nich Bandera jest człowiekiem, który próbował z Niemcami wynegocjować niepodległość Ukrainy. Niemcy go za to wsadzili do więzienia. Później walczył z Sowietami. Sowieci go za to zamordowali. Jest ikoną walki o niepodległość Ukrainy. No a to, że pod jego nazwiskiem wymordowano Polaków na Wołyniu, na Ukrainie się przemilcza. Natomiast nie ma w tym, ja w tym nie widzę ani pierwiastka nacjonalizmu, ani na pewno w tym nie ma żadnej antypolskości. Po prostu stał się taką ikoną, stał się takim panem, którego jest dobrze mieć na koszulkach. Ja sam, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jaki powinienem mieć do tego stosunek, że Ukraińcy, że się stał dla nich tak ważny. Więc w książce tej z mojej lewej, państwa prawej, jest rozmowa z Grzegorzem Motyką, najwybitniejszym moim zdaniem historykiem od spraw wołyńskich, którego ja sam poszedłem zapytać, co ja mam myśleć o tym, co się dzieje w Ukrainie ze Stepanem Banderą. I Grzegorz Motyka powiedział wiele mądrych rzeczy, ale jedną z tych rzeczy było to, że jeżeli Ukraina ciąży ku Zachodowi i chce się znaleźć na Zachodzie, chce wejść do NATO, chce wejść do Unii Europejskiej, to ze Stepanem Banderą
na sztandarze, to im się po prostu nie ma szansy udać, bo Bandera nie tylko był antypolakiem, nie tylko był antysowietem, ale był też antysemitą i nie da się, po prostu nie da się z taką postacią na sztandarze ciążyć ku Zachodowi. Wspomniałeś, że twoja książka Sprawiedliwi Zdrajcy, jak się ukazała w Ukrainie, po raz pierwszy w niej padło stwierdzenie ludobójstwo. Czy miałeś jakieś z tego tytułu nieprzyjemności? Byliśmy gotowi z moim przyjacielem i tłumaczem Andrijem Bondarem, że absolutnie wszystko się może wydarzyć. I był taki moment, mieliśmy promocję tej książki we Lwowie, w teatrze imienia Kurbasa. I patrzymy z daleka, a idzie grupka takich wygolonych na łyso facetów. Takich, no, widać, że to jest jakaś bojówka. I my z Andrzejem, ja wtedy jeszcze paliłem papierosy, Andrii też. I stoimy, palimy te papierosy i czujemy, że zaraz pewnie dostaniemy łomot za tą moją książkę. Tymczasem panowie nas minęli, poszli dalej, bo się okazało, że w kolejnej instytucji kultury tego wieczoru była promocja pierwszej w historii Ukrainy książki, w której było zdjęcie dwóch lesbijek wspólnie wychowujących dzieci. I oni się poszli tam tłuc, a nie z nami. No więc wtedy, to promocja tej książki była 8 lat temu i wtedy bym powiedział, że ona, no właśnie, że tak trochę została niezauważona na początku, ale bardzo szybko zrobił mi reklamę niespodziewaną szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, niejaki pan Wiatrowicz, który jest znany z tego, że nie mówi prawdy o tym, co się stało na Wołyniu, tylko właśnie próbuje stosować taką politykę, no właśnie promuje to stwierdzenie o tragedii wołyńskiej, o tym, że nie było żadnej rzezi, no tylko, że trochę Polacy zabijali Ukraińców, Ukraińcy trochę Polaków i w ogóle przytulmy się, zapomnijmy o tym wszystkim, idźmy dalej. I pan Wiatrowicz strasznie zaczął krytykować moją książkę. Wydawca mógłby naprawdę zbić majątek, tylko że wydawca się niestety przestraszył, książki nie dodrukował i się wszystko skończyło na pierwszym nakładzie. Natomiast chcę powiedzieć, że teraz coś drgnęło i teraz mam wrażenie, że Ukraińcy w jakiś sposób chyba to, co ich spotyka, i to mówi o tym inny mój rozmówca z tej książki, Leon Popek, mówi, że chyba to nieszczęście, które ich spotkało, sprawiło, że on się spotyka z dużo większą postawą otwartości. Opowiadał mi taką historię, jak jeden mężczyzna, kiedy Leon jest człowiekiem, jest pan z IPN-u z Lublina, który bardzo dużo jeździ na Wołyń i tam między innymi porządkuje polskie groby i opowiadał, że na takie porządkowanie grobów coraz częściej przychodzą Ukraińcy, często sami je sprzątają, kiedy Polacy nie mogą przyjechać. Jeden z takich sprzątań przyszedł mężczyzna zapłakany, powiedział, że pochodzi z Buczy, że ktoś z jego bliskich został zastrzelony w Buczy i powiedział, że dopiero teraz on rozumie, o co Polakom chodzi z tym Wołyniem, dlaczego to jest dla nas takie ważne. I myślę, że rzeczywiście nastawienie Ukraińców, nie potrafię sobie wyobrazić po prostu, nie potrafię sobie wyobrazić, żeby po tym wszystkim, co się stało przez ostatnie półtora roku, coś w sprawie Wołynia się nie zmieniło. Powinniśmy się chyba na pewno cieszyć z tego, że coś zmienia się w tym temacie, bo mam takie wrażenie, że im bardziej nie potrafimy się dogadać z Ukraińcami, tym bardziej korzysta na tym Rosja i cieszy się z tego. Ale to się zaczęło po powstaniu Chmielnickiego, gdzie Rosja zobaczyła, że Polska i Ukraina razem mogą być potęgą, natomiast najlepiej jest rozbić naszą jedność i oni to robią od 400 lat. Niestety bardzo udanie. I to jest szyte tak grubym ściegiem, że to po prostu widać. W zeszłym roku jest apogeum wojny, którą Rosja wytoczyła przeciw Ukrainie. I nagle przez nikogo nie proszone rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaczyna na swoich mediach społecznościowych publikować dokumenty, nieznane dokumenty na temat rzezi wołyńskiej. Znaczy, świetnie, że je opublikowali, ale dlaczego? Dlaczego teraz? Dlaczego akurat w takim momencie? Dlaczego teraz, kiedy Polska wspiera Ukrainę, kiedy dla polskiego bezpieczeństwa jest bardzo ważne, żeby Ukraina wygrała tę wojnę i tak dalej, i tak dalej. Więc Rosja niestety ten temat umie nas dzielić, bo robi to od stuleci.
Wróćmy jeszcze teraz do książki, do tych historii, które tam zostały opisane. Uważam, że mocnym fragmentem książki jest mówienie prawdy o trupim polu. Jakbyś tutaj nam powiedział kilka takich liczb, ile tam odnaleziono szczątek ludzi, jak to się przedstawiało, ile dzieci i w kontekście tego trupiego pola jakbyś też powiedział kilka zdań o pani Hani, której historia jest związana z tym miejscem. Pani Hania jest z Gaju, to jest trochę inne miejsce. No trupie pole, straszne miejsce, bo to był przez lata masowy grób kobiet i dzieci. No to aż trudno jest o tym mówić. Tam na 230 znalezionych szczątków ludzkich, 150 to były szczątki dzieci, no zastrzelonych przez banderowców po prostu. I to jest miejsce, którym się, to jest jedno z miejsc, których się opiekowała duchowo pani Szura. I dlatego też na tym też polega jej wyjątkowość, że ludzie w wiosce wiedzieli, co to jest za miejsce, wiedzieli, kto tam spoczywa, a ona chodziła tam wbrew całej wiosce przez te wszystkie lata. Nie wiedząc, bo ludzie wiedzieli, a ona nie wiedziała. Ona dopiero, trupie pole to jest jedno z miejsc, które udało się na Wołyniu ekshumować. I niewykluczone, że ekshumacje zostały wstrzymane również ze względu na to, co tam znaleziono i kogo i w jakiej ilości. Bo nagle się okazało, że te polskie opowieści o Wołyniu, bo często zarzucano Polakom, no, że przesadzają, że to nie mogło być aż tak, że przecież banderowcy nie mogli być aż tak okrutni. Nagle się okazało, że wystarczy otworzyć pierwszą mogiłę i się znajduje kobiety i dzieci. Straszne miejsce, ale pani Hania, o której wspominasz, która została uratowana w innym miejscu. Też miejscowość, którą banderowcy zabili, wybili w sierpniu 1943 roku. I to była miejscowość Gaj, a obok Gaju była ukraińska miejscowość Kaszówka, 2 kilometry dalej dosłownie. I przecież panowie banderowcy wybili wieś, ale nie będą sami chować trupów, no bo są po prostu panami banderowcami, więc zmusili mieszkańców tej wioski. Oni przyjechali 5 furmankami, żeby pochować zmarłych. I kiedy przyjechali, to w tym miejscu, gdzie stała wioska, znaleźli 2-letnią dziewczynkę. Na oko 2-letnią. Żywą. I nad tą dziewczynką, to mówi bardzo dużo o tym, jak dramatyczne to były czasy, jak okrutne, bo oni nad tą dziewczynką odbyli coś w rodzaju sądu, narady, nie wiem jak to nazwać, ale nad nią zaczęli zastanawiać, co oni mają zrobić, bo wiedzieli, że jeżeli wezmą to polskie dziecko i zabiorą do wioski, to banderowcy im tą wioskę spalą. Albo przynajmniej wybiją część mieszkańców. Z kolei, jeżeli jej nie wezmą, no, nie umieli zostawić dziecka. I to zresztą bardzo dobrze o nich świadczy. I w końcu sołtys tej wioski, nazywał się Aleksander Jaszczuk, powiedział zdanie, które po prostu brzmi jak zdanie z Biblii. Powiedział, jeżeli zostawimy to dziecko, to przestaniemy być ludźmi. Zabrali tą małą i ją chroniła cała wioska. Cała wieś wiedziała. Nikt się nie wysypał, nikt nie powiedział słowa banderowcom. Nie wiadomo, czy oni się nie dowiedzieli w ogóle, czy po prostu dali spokój. W każdym razie małą Hanię zaadoptowało takie bezdzietne małżeństwo. Nazywali się Fedor i Kateryna Bojmistrukowie. I ja 70 lat po rzezi, czy kiedy pani Hania miała 72 lata, byłem pierwszym Polakiem, z którym ona w życiu rozmawiała. Wychowali ją na 100% Ukrainkę. Mówi, że miała przepiękne życie, że rodzice byli dla niej bardzo dobrzy, bardzo ją kochali. Nie potrafi sobie wyobrazić lepszych rodziców. A o tym, że w ogóle nie jest ich dzieckiem, to się dowiedziała po 40, trochę przypadkiem. I nagle się okazało, że wszyscy dookoła wiedzą, ale bali się, że jej matce złamie to serce, jeżeli powiedzą Hani. Więc ona tak po kawałeczku, tu jej ktoś coś powiedział, tam jej ktoś coś powiedział, tu ciotka, tu wujek, tu ktoś z tych ludzi, którzy jeszcze żyli, którzy byli na tych 5 furmankach w Kaszówce w 1943 roku. I sobie tak z tych kawałeczków
poukładała jakąś taką spójną opowieść na ten temat. No i tak, i ta opowieść też jest w książce i jest moim zdaniem zupełnie niezwykła. No i podjąłeś próbę odnalezienia rodziny pani Hani. Jak ona się skończyła? Więc bo ja czasami lubię się tak porwać z motyką na słońce i się nie zastanowię i coś chlapnę. I ja powiedziałem, jak pani Hania mi opowiedziała tą rodzinę. Ona powiedziała, że jej się czasami śni jej polska rodzina. I że ona ma taką nadzieję, no, że może ktoś żyje, no, rodzice to raczej nie, ale może ktoś z rodzeństwa, może jakiś kuzyn. I że ona nie chce przyjeżdżać do Polski, no, była już wtedy po 70, teraz jest po 80, ale że po prostu chciałaby na przykład wiedzieć, jak miała na imię jej prawdziwa mama. Po prostu, tyle. I ja rzeczywiście w którymś momencie wykonałem jakiś niezwykły trud, jak na mnie, bo ja naprawdę zacząłem docierać do wszystkich żyjących. Wtedy jeszcze żyło kilkanaście osób, które się z Gaju w jakiś sposób uratowały. Ja do nich wszystkich dotarłem. Rysowaliśmy razem mapę Gaju. Zastanawialiśmy się, u kogo mogły być małe dzieci, u kogo mogła być mała córeczka. Rysowaliśmy to, z której strony przyszli banderowcy, z której strony przyjechali ci ludzie z Kaszówki, gdzie mogli tą małą znaleźć. Później szukałem wśród mieszkańców wsi Kaszówka, bo byliśmy takie podejrzenie, że oni mogą wiedzieć, jak się nazywali rodzice Hani, gdzie ona została znaleziona, tylko nie chcą powiedzieć jej, a może mi powiedzą. Więc jeździłem, odnajdywałem mieszkańców tej Kaszówki. Najstarszą mieszkankę znalazłem w ogóle w domu starców pod Wiedniem. Miała 98 lat. Tam aż nie pojechałem, ale rozmawiałem z nią przez telefon i coś tam wydawało się, że się udaje, ale nie będę Państwu zdradzał, bo ta historia jest w książce i jeżeli ktoś jej nie czytał, to nie będę psuł tutaj i mówił, co się wydarzyło dalej, a wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy, bo coś tam się udało znaleźć. Może faktycznie. Ja dopowiem, że książka będzie do nabycia. Kto będzie chciał, to będzie mógł to uczynić. Będzie mógł też uzyskać dedykację autora. Jak już jesteśmy w kręgu opowieści, anegdot dotyczących książki, to proszę powiedz mi, co ma wspólnego Witold Szabłowski z człowiekiem, który poleciał w kosmos i woreczkiem ziemi? Mirosław Hermaszewski był z Wołynia. Ja kiedy pierwszy raz jechałem na Wołyń, przeczytałem gdzieś w wywiadzie z Mirosławem Hermaszewskim, że jego mamę, Kamilę Hermaszewską, na Wołyniu ratowały znajome Ukrainki. Jego rodzina w ogóle tam przeszła niesamowity dramat. Byli z jednej z pierwszych napadniętych miejscowości. Banderowcy palili kolonie Police. I tam oni mieli więcej dzieci, ale Mirosław miał kilka miesięcy zaledwie, więc mama, państwo może pamiętacie, jak się kiedyś dzieci wiązało, tak się motało, żeby się nie ruszało za bardzo, więc jego mama tak go omotała, zrobiła z niego taki węzełek i tylko wybiegła z domu, a banderowiec strzelił jej dosłownie z półtora metra i z półtora metra spudłował, to znaczy strzelił jej w głowę, ale tak, że kula tylko musnęła ucho, natomiast ona ogłuszona się przewróciła, banderowiec pobiegł dalej, a ona po kilku minutach wstała, ale była w takim szoku, że zapomniała o węzełku i pobiegła do sąsiedniej wioski, żeby... Historia i tak jest dramatyczna, ale dramaturgii jeszcze dodaje fakt, że nie pobiegła tam, gdzie wszyscy Polacy, czyli do Zurna, gdzie był polski majątek i gdzie Polacy byli umówieni, że w razie majątku się będą, w razie ataku będą się chronić. Ale pobiegła, skołowana po tym strzale, w drugą stronę, pobiegła do wsi Białka. Wsi, która była takim sercem nacjonalistów ukraińskich. I wielu mieszkańców wsi Białka tej nocy paliło ostrówki, a mimo wszystko ktoś tą panią Kamilę Hermaszewską przechował, również ryzykując życiem. Więc ja jadąc na Wołyń spotkałem się z generałem Hermaszewskim i się umówiliśmy. On mi opowiedział całą historię, no tyle ile wiedział. Nie wiedział za dużo, ale mniej więcej mi podpowiedział, gdzie szukać. I umówiliśmy się, że ja mu z tego wyjazdu na Wołyń przywiozę woreczek ziemi. Jeszcze umówiliśmy się, że dopytam miejscowych, gdzie dokładnie jest ten stał ich majątek i żeby zebrać tej ziemi możliwie jak najbliżej tego majątku. Ja tą ziemię rzeczywiście przywiozłem dla pana generała. Chciałem mu ją przekazać, na co Mirosław Hermaszewski powiedział, wie pan co, ja
jakoś tak się tej ziemi boję. Czy możemy się umówić, że ona będzie u pana i ustalimy, i to generał tak po wojskowemu powiedział, ustalimy procedurę na specjalne okoliczności i kiedy te specjalne okoliczności nastąpią, pan się zachowa tak, jak się umówimy. No i oczywiście miał na myśli, żeby mu tą ziemię dać do trumny. I proszę państwa, ta ziemia się ze mną 3 razy przeprowadzała. Moje dzieci, ja usłyszałem kiedyś, jak moja córka, wtedy 6-letnia, tłumaczy komuś, bo ktoś tam się pyta, co to jest za reklamówka. Mówi, a to jest ziemia, którą pierwszy polski kosmonauta będzie miał w trumnie. I tak się stało. I tak się stało, bo kiedy pan Mirosław zmarł w grudniu, to ja miałem numer do córki i byliśmy umówieni, że dzwonię do córki, mówię, że z tej strony Witold Szabłowski, córka już wie, o co chodzi. Przekazałem ziemię i ziemia rzeczywiście znalazła się, udała się z panem generałem na miejsce wiecznego spoczynku. To naprawdę niesamowita historia. Rozdział temu poświęcony znajduje się w książce, ale też jest rozdział mówiący o spotkaniu ojca z synem po 70 latach. I tam pada, to jest gotowa w ogóle historia, gotowy scenariusz na film. I tam pada takie bardzo mądre stwierdzenie. Cieszę się, że się spotkaliśmy. To mówi bodajże ojciec do syna. Cieszę się, że się spotkaliśmy, ale zbudować to się nic już nam nie uda. Syn do ojca. Bo tam była taka historia, że to była... Ojciec się nazywał Jerzy Krasowski, a syn się nazywał Jarema Krasowski. I jakby to ładnie ubrać w słowa. No, ojciec był nauczycielem na wsi i tak się zdarzyło, że jego 15-letnia uczennica, Ukrainka, zaszła z nim w ciążę. I to dziecko było takim dzieckiem, no, ten chłopiec, który się urodził, no, umówmy się, że nie był jego ulubionym pomysłem na spędzenie życia, że będzie to dziecko wychowywał z tą Ukrainką. Ale kilka miesięcy po tym, jak ten chłopiec się urodził, Jarema, zaczęła się rzeź wołyńska. I Ukraińcy z wioski, którzy akurat do Jaremy mieli różne zastrzeżenia, bo według nich on był elementem polonizacji Wołynia, zaczęli go szukać, no i chcieli zabić i ojca, i syna, czyli chcieli zabić i tego Polaka stuprocentowego, i tego syna Polaka. I historia ich spotkania, ja ją odtwarzam. Jarema Krasowski żył, ja go w ogóle znalazłem na granicy Polski, Rosji i Estonii. Szukałem go dobrych paręnaście miesięcy, zanim mi się udało. Natomiast pan Jerzy Krasowski już nie żył, ale razem we dwóch z Jaremą odtworzyliśmy jedyne spotkanie ojca i syna, do którego doszło nie 70 lat po wojnie. 70 lat po wojnie to ja go spotkałem, 60 lat po wojnie. 60 lat po wojnie oni się odnaleźli, jeden jedyny raz w życiu ze sobą porozmawiali. Ja odtworzyłem całą tą rozmowę, wszystko co się działo po kolei. I było to wstrząsające, bo obaj mieli jakieś tajemnice. Nie będę państwu tych tajemnic zdradzał, ale zwłaszcza tajemnica, którą miał syn, uważam, że była całkowicie wstrząsająca. A jedną rzecz mogę państwu zdradzić, mianowicie Jarema miał straszne pretensje do ojca, bo ten ojciec go nigdy nie szukał. I on jakby pojechał, kiedy ten ojciec się wreszcie odezwał, to on pojechał z ciekawości, no bo już człowiek ma tego ojca i ten ojciec żyje, no to warto się poznać. Ale nad ich rozmową wisiało to, że Jarema wiedział, że gdyby on nie wiedział, jak szukać ojca, bo on nie miał pojęcia, co się działo z ojcem po wojnie, to jeszcze czasy nie było internetu, nawet nie wiadomo od czego zacząć. Ale ojciec wystarczyłoby, żeby wysłał jeden list do tej wioski, w której mieszkał przed wojną i by tego swojego syna odnalazł. No i to bardzo ciekawie w tej rozmowie, w tym ich wspólnie spędzonym tygodniu, oni sobie tak po kawałeczku, Jarema był tak w ogóle jak dyplomata, tak po kawałeczku sobie dodawali coraz to nowe szczegóły do tych swoich życiorysów. To wszystko są bardzo niesamowite historie. Odkrywasz wiele takich szczegółów, których do tej pory nie znaliśmy. Ale czy nie bałeś się, pisząc tę książkę, że zrobisz komuś krzywdę nią?
to Państwu opowiem teraz, bo mówiliśmy o rzeczach trudnych, to będzie anegdota. Państwu opowiem anegdotę, jak się pani Hani, tej uratowanej dwulatce, którą adoptowali Ukraińcy, zadałem dokładnie takie pytanie. W którymś momencie sobie myślę, kurczę, ja tutaj przyjadę do Polski, napiszę książkę, a ona zostanie na tym Wołyniu i tak pytam, pani Haniu, ale czy przez to, o czym my tu rozmawiamy, to pani nie będzie miała jakichś problemów? Ona się tak na mnie patrzy, mówi, ale jakich problemów? Mówię, no wie pani, no kurczę, te tematy, ci banderowcy, to jest wszystko trudne, no, żeby pani nikt tutaj nie zaczepiał. Mówię, ale kto mnie ma zaczepiać? I tak patrzy na mnie, nie, i naprawdę, no ja mówię, kurczę, jak jej to wytłumaczyć? No mówię, no wie pani, no tutaj się niepozytywnie wyrażamy o UPA. Może ktoś będzie lubił UPA i może przyjść, może panią tutaj zaczepiać, może panią pobiją czy coś. I słucha tego wszystkiego sąsiadka, też Hania. Patrzy się tak na mnie i mówi, Witold, pani Hania robi samogon na wesela na wszystkie cztery gminy w okolicy. Oni nie dotkną najlepszego samogońszczyka, oni mówią. Nie tkną najlepszego samogońszczyka, bo co oni będą pili? I rzeczywiście tak było. Znaczy, to zaraz, wiesz, zaraz pogadamy o innych ludziach, ale z panią Hanią to było piękne, bo to też trochę mówi, jak wyglądały moje wyjazdy na Wołyń. My rozmawialiśmy o bardzo trudnych sprawach, ale jeździłem do żywych ludzi. Jeździłem do tych, którzy przeżyli i jeździłem jeszcze do dobrych ludzi, do tych, którzy się zachowali właściwie, więc ja mam na przykład z tego Wołynia bardzo dużo pięknych wspomnień. Ale oczywiście no, ta okładkowa pani Szura, o niej film nakręcić, ona jest sama przeciw całej wiosce. Jej wszyscy mówią, że gada głupoty, że Ukraińcy żadnych Polaków nie mordowali, że to wszystko zrobiło albo NKWD, albo rosyjscy partyzanci, że w ogóle co ty gadasz. A ona ma po prostu, to jest kobieta, która skończyła 4 klasy szkoły podstawowej, całe życie pracowała jako dojarka w kołchozie, a która po prostu wie, że ona ma rację i choćby jej mówił profesor, że nie ma racji, choćby jej mówiła lekarka, która tam we wsi mieszka, że nie ma racji, to ona wie lepiej i kropka. Ona przestała do cerkwi chodzić, bo ona co roku jest z Polakami na obchodach. Co roku w lipcu przyjeżdżają Polacy na obchody spalenia tych wiosek i ona zawsze jest z Polakami, zawsze się z Polakami modli, zawsze jest tam obecna. I próbowała kiedyś księdza prawosławnego namówić. Mówi, proszę księdza, no tam Baciuszko, przyjeżdżają Polacy, modlą się za duszę, no chyba nic się Baciuszce nie stanie, jak z nami się przejdzie. On powiedział, że nie pójdzie, bo on tam nikogo nie zna. To ona przestała chodzić do cerkwi. Powiedziała, że do takiej cerkwi to ona chodzić nie będzie, chodzi do polskiego kościoła. Ma zegarek ustawiony na polską godzinę. Wita, idzie do sklepu kupić chleb, to mówi dzień dobry. Oni odpowiadają dobry dzień, ona mówi nie, uczcie się polskiego, jeszcze się wam przyda, nie? Jest po prostu taką postacią. No ale ona, a coś jeszcze państwu powiem, bo ja się zawsze zastanawiałem, skąd ona bierze siły na to, nie? No bo to naprawdę, ona jest sama przeciw całej wiosce. I jej to akurat próbowali robić nieprzyjemności, że tam usłyszała i parę cierpkich słów i tak dalej. Ja z nią teraz jechałem z Warszawy do Krakowa. Dopiero sobie państwu opowiadam, gdzie ja nie jeździłem, to sobie uświadomiłem, jak ja ten biedny samochód zamęczyłem i dlaczego on po prostu odmówił posłuszeństwa dzisiaj. Ale jechałem z nią z Warszawy do Krakowa. No i tak w połowie drogi mówię, jest dąb Bartek, ona lubi przyrodę. Zajedźmy, pokażę jej dąb Bartek. Zajeżdżamy, no rzeczywiście jest zachwycona, piękne drzewo, 700 lat, gruby pień. Ja mówię, Witek, a dlaczego tu jest płotek? No bo dąb jest ogrodzony, żeby tam nie łazić, nie? Czego ktoś zepsuje? No mówię, no wie pani, żeby tam nikt nie chodził, bo ludzie go szczypią, może sobie ktoś złamie. A mówi, ja tam przejdę przez ten płotek, patrz czy nikt nie idzie, filuj, nie? Ja nie wiedziałem, czy ona żartuje, czy nie. 78 lat kobieta. Ja patrzę, czy nikt nie idzie. Obejrzałem się, ona już jest w połowie płotka. Naprawdę chciała przeskoczyć i to no, powstrzymałem ją. Może nie powinienem, bo ona później bardzo przeżywa, że chciała się do dębu przytulić i jej nie dałem. I zła była na mnie za to. Ale myślę sobie, że to dobrze oddaje jej charakter, bo ona jest taki po prostu buntownikiem. Nie? Dla niej nie ma, że jest płotek. Nie ma. Postawił jacyś, jak ktoś postawił, ona wie lepiej, jak ktoś postawił to płotek, znaczy, że jest głupi, bo każdy powinien się do dębu móc iść przytulić. Jak ktoś mówi, że Ukraińcy nie poszli zabijać Polaków, to jest głupi. Bo przecież każdy, kto wtedy żył,
albo kto słuchał swoich rodziców, to wie, co się wydarzyło w 1943. I niesamowita jest ta jej jakaś siła i takie poczucie, że ona po prostu wie, jak było i nikt jej nie wmówi, że było inaczej. Kończąc już powoli nasze spotkanie, chciałbym cię zapytać, no jesteśmy w szczególnym czasie, w przededniu 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Obserwujemy teraz wiele gestów, chociażby ten niedzielny, gdzie prezydenci Polski i Ukrainy złożyli kwiaty. Ale czy twoim zdaniem nie są to puste gesty? Czy to pojednanie, którego myślę wszyscy oczekujemy, powinno się odbywać na tym poziomie najwyższym, czy może jednak tam trochę niżej? Jak ty w ogóle podchodzisz do tej kwestii? Ja podchodzę do tego tak, że piękne słowa w kwestii Wołynia już padały. Prezydent Petro Poroszenko już klękał przed pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. Były listy biskupów, były listy intelektualistów. Ja mam wrażenie, że trochę to jest takie... No cały czas są piękne słowa. No i dobrze, niech będą, jakby pięknych słów nigdy za dużo. Ale ja czekam na czyny, a takim czynem powinno być po prostu rozpoczęcie ekshumacji. I tyle. I jest, też w tej książce jest rozmowa z Leonem Popkiem właśnie, który te pierwsze, jedyne jak dotąd, 3 ekshumacje na Wołyniu wykonał. I jak z Leonem zaczęliśmy liczyć, się okazało, że pracy na takie ekshumacje, no ekshumacja to jest skomplikowany proces, bo to nie jest tylko wykopywanie, to jest też proces administracyjny, ileś tam papierów trzeba wypełnić. Jest praca na 600 lat, jak policzyliśmy, więc niech to się... Super, że tam się prezydenci razem pomodlili bardzo ładnie i tak dalej. Andrzej Duda wrzucił na Twittera. Świetnie, ale... Piękne słowa już były, czas na czyny, czas ruszyć z tymi ekshumacjami. Kurczę, no nie będziemy żyli 600 lat, ale niech chociaż zaczną, niech chociaż coś tam się dzieje. Więc to jest moje stanowisko w tej sprawie. Ja zachęcam Państwa do zadawania pytań. To już będzie za chwilę ten czas. A tą naszą rozmowę chciałbym zakończyć ostatnim akapitem z książki, które myślę jest bardzo dobrą puentą tego naszego dzisiejszego spotkania. Napisałeś: wojna Rosji przeciw Ukrainie zmienia wszystko. Jak powiedziała jedna z bohaterek tej książki, ta wojna jest okrutna, ale wyzwoliła też w ludziach bardzo dużo dobra. W 2023 roku, w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, wierzę, że to dobro już z nami zostanie. I niech tak będzie i ja się przyłączam jak najbardziej do tej twojej wiary. Szanowni Państwo, to jest czas na pytania. Czy ktoś z Państwa chciałby... Może o coś zapytać, może ma jakieś doświadczenia rodzinne związane z Wołyniem, to bardzo Państwa zachęcam teraz do zabierania głosu. Cisza. A, są, widzę pytania. Dobrze, to ja może pozwolę sobie podejść, udostępnić mikrofon. Proszę bardzo. Panie Witoldzie, jeśli mogę. Powiedzmy, że nowy prezydent naszego państwa zdecydował, że będzie jakieś pojednanie. Nie mówię, że pan tym prezydentem będzie, ale stworzył komórkę do tego pojednania. I pan jest tym, który tą komórkę będzie budował i zechce tego pojednania, żeby to pojednanie stworzyć. Proszę mi powiedzieć, co musi być spełnione pana zdaniem, żeby to pojednanie było, bo tego pojednania nie ma. Ta zadra cały czas jest. Jakie muszą być spełnione warunki? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, czy pan uważa w trwałość takiego pojednania, jeśli by się zdarzyło? Znając naszą historię ukraińsko-polską, te zdrady, no Ukraińcy też mają jakieś uwagi do postępowań naszych przodków, ale my mamy chyba więcej tych zadr, że tak powiem. I zastanawiam się, co pan myśli, jak takie pojednanie będzie trwałe? Dziękuję. A propos pierwszego pytania, to ja uważam, że ekshumacje i że to jest skandal, że ich nie ma. Ja teraz jechałem tutaj do państwa z Radruża, który jest na samej granicy polsko-ukraińskiej. Mają pomnik... Jeden mają pomnik ofiar roku 1944 w ich wypadku i koło tego pomnika nocą ktoś postawił tablicę upamiętniającą
oddział UPA zamordowany tam przez Armię Czerwoną czy przez NKWD. I teraz w Radrużu mają problem, bo usunięcie takiej tablicy już może zadrażniać relacje z Ukrainą. I takich miejsc, bo Ukraina z powodu takich właśnie tablic, które Polska gdzieś tam usuwała, czy z powodu pomników UPA, które były stawiane nielegalnie, które później Polska burzyła, Ukraina z takiego powodu blokowała ekshumację na Wołyniu. Więc moim zdaniem ja, jeśli chodzi o Banderę, uważam, że Ukraińcy za chwilę będą mieli wielki problem z Banderą i nie będzie tym problemem Polska, która nigdy nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego nam Bandera przeszkadza. Za chwilę będą mieli problem, bo nie będą mogli do Unii Europejskiej wejść, jeżeli Bandera tam będzie dalej taką gwiazdą. Więc dla mnie ekshumację. A co może wpływać na trwałość? Wie pan co, kurczę, zdrowy rozsądek. Znaczy, jeżeli jedni i drudzy, jeżeli my sobie policzymy, Polska, dla nas żyjemy od 400 lat w cieniu zagrożenia ze strony rosyjskiej. Nas razem, Polska i Ukraina, to jest razem 90 milionów ludzi. Prawie 90 milionów. Rosja to jest 150, tylko że oni są rozrzuceni, a my jesteśmy na takim zwartym terytorium i kurczę, znaczy oni my zjednoczeni jesteśmy dla nich naprawdę wielkim zagrożeniem. I jeżeli będziemy tego świadomi, że tak powiem partner nasz z zagranicy będzie też tego świadomy, to powinno być fundamentem trwałego porozumienia, że po prostu mamy wspólnego wroga i zrozummy to i nie dajmy się podzielić. Okay, dziękujemy i mamy kolejne pytanie. Ja chciałem nawiązać do tej rzezi wołyńskiej jeszcze z drugiej strony. Słuchałem reportaży historycznych z Lublina. Między innymi był reportaż na temat, można powiedzieć, wspomniane było o podobnej rzezi na Litwie. I wspomniane tam było, że rodzice Kozakiewicza, tego od olimpiady z 1980 roku, właśnie tam zginęli. Czy pan coś na ten temat wie? To jedna rzecz. Druga, czy pomnik rzezi wołyńskiej autora, który już umarł nam, nie wiem, rok czy dwa lata temu, tego samego, co pomnik katyński stoi w Waszyngtonie, czy on powstanie w Polsce, czy nie? Bo z tego, co wiem, to parę miejscowości deklarowało, że postawi go, a on stoi gdzieś tam w Chorzowie, w Odlewni. Nie wiem, odważnych. Jakiś wójt któryś tam z Bieszczad chyba tam deklarował się, że go postawi. Ponad fundamenty już były wylane. To druga sprawa. I trzecia, z tych reportaży historycznych, co są w Radiu Lublin w niedzielę po 11:05, był taki reportaż trzyodcinkowy, można powiedzieć trzygodzinny, o pani, która została osierocona w czasie wojny i została wychowywana w sierocińcu. To się działo gdzieś tam w okolicach Hrubieszowa i miała tam swoją koleżankę, gdy już była pilną uczennicą, skończyła liceum, później studia na nie na UMCS-ie, tylko na KUL-u, ale był taki moment, że ta jej koleżanka nie miała za co żyć i nie wiedziała, jak dalej wybrnąć. A ta główna bohaterka potrafiła szydełkować i robić tak w Lublinie, to się działo. Zgromadziła parę złotych i oddała te wszystkie pieniądze, jakie miała tej koleżance. Po iluś tam latach, gdy się już rozeszły się, nie? Po iluś tam latach ta koleżanka chciała koniecznie znaleźć tą główną bohaterkę. No i znalazła przez Czerwony Krzyż i mówi, że ją zaprasza w rewanż do Stanów Zjednoczonych. No i ta główna bohaterka, będąc w kryzysie finansowym sama, była dyrektorem którejś ze szkół, już nie pamiętam dokładnie, bo ten reportaż był rok temu mniej więcej. Bo chciałem odtworzyć go przed samym przyjazdem tutaj, ale ciężko go było znaleźć mi w tym, na Radio Lublin. I w tym rzecz, że ta pani pojechała do tej swojej koleżanki, do Nowego Jorku. No i powiedziała, że żeby jakieś pieniądze zdobyć, to musisz pracować. No i ta główna bohaterka pracowała, tam pielęgnowała
starsze osoby. Między innymi pilnowała pana, no i robiła porządki, szufladę odsunęła, patrzy, jest książka o banderowcach. Książka o banderowcach, no i później jak się dowiedziała, że pielęgnowała banderowca, który ocalał, bo po wojnie Stalin tych wszystkich banderowców wyprowadził, nawet nie wyprowadził, tylko kazał wyjechać na zachód. I zachód ich wszystkich przyjął i umożliwił im naukę, zdobywanie wiedzy, fabryki, znaczy pracę. Między innymi ten właśnie był w Stanach Zjednoczonych i to ona bardzo się tym przejęła, że ona została osierocona, wymordowali jej rodzinę, a teraz jeszcze opiekuje się tym jak gdyby oprawcą, nie? I bo to się działo w tym czasie, jak był nalot na te dwa wieżowce. I ona gdzieś tam jedzie sobie pociągiem i jest ten wybuch. Mój kłopoty były z dostarciem do domu, ale dotarła. I mówi po tym wybuchu, taka była jakaś nienawiść w stosunku do obcokrajowców w Ameryce, że ona w ogóle nie mogła tam być i wróciła do kraju. To takie moje, lubię słuchać tych reportaży historycznych, to jedno i chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Dziękuję za polecenie, bo chętnie sam sobie posłucham części. Brzmi bardzo ciekawie. Co do pierwszej historii, niestety nie wiem, skąd jest rodzina Władysława Kozakiewicza. Wiem, że były też takie drobniejsze, bym powiedział, zdarzały się mordy na Polakach na Litwie. Też można by się doszukiwać kontekstu historycznego tego, że na przykład jeszcze przed wojną stolicę sobie zabraliśmy. No ale oczywiście zawsze, jak się mówi nawet o grzechach Polaków z drugiej RP, moim zdaniem nigdy to nie usprawiedliwia mordowania cywilów. To samo dotyczy Wołynia. Nawet jeżeli Polska ma się za co uderzyć w pierś, co dotyczy jakiejś polityki mniejszościowej, to nigdy to nie usprawiedliwia tego, co się stało na Wołyniu w 1943 roku. Co do drugiego pytania, nie mam pojęcia, co się dzieje z tym pomnikiem. Naprawdę nie wiem. No a co do trzeciego i tej refleksji, to dziękuję. Sam bardzo chętnie posłucham reportaży za Radia Lublin historycznych, bo lubię takie tematy. Dziękujemy bardzo. Dobrze, proszę bardzo. Sytuacja jest taka, że pomnik będzie odsłonięty. Prawdopodobnie w lipcu, jeżeli się uda, w Domostowie w gminie Jarocin. W Domostawie. A jeszcze chciałem, bo tu się wkradł błąd albo przejęzyczenie. Powiedział pan, 16 tysięcy ludności polskiej mieszkało na Wołyniu. 16%. A, 16%. 16-17. 16, to wszystko w porządku. Dobrze. Proszę bardzo. Jeszcze dwie minuty. Ja wyjaśnię, dlaczego pojawiłem się na tym spotkaniu opowieści z Wołynia. Moja mama jest z Wołynia, z miejscowości Dubno, a jej rodzina mieszkała także w Łódzku. Z tym, że rzezi wołyńskiej nie przeżywała, ponieważ w 1940 roku została zesłana do Kazachstanu. No, być może uniknęła tych mordów, ale no, szczęśliwie przeżyła Kazachstan i wróciła tutaj do Radzynia. Natomiast dalsza rodzina mojej mamy, mianowicie to jest to rodzina Olejaszów. Antoni Olejasz był pierwszym organistą po wojnie w Radzyniu w parafii Trójki Świętej i uciekł właśnie w 1943 roku razem ze swoją rodziną. Mieszkał wtedy w Ludwipolu, obecnie ta miejscowość nazywa się Sosnowe. Ukraińcy zmienili tę nazwę, Ludwipol. Tam był też organistą i między innymi uczył niepiśmiennych Ukraińców gry na różnych instrumentach. Stworzył orkiestrę i tam była właśnie orkiestra składająca się w większości właśnie z Ukraińców. No niestety w 1943 roku musiał uciekać stamtąd, osiadł tutaj. Jeszcze do dzisiaj jego dwoje dzieci, jest jeden Ziutek, czyli Józef Olejas, jeszcze żyje, ma 93 lata.
I jeszcze żyje jego siostra w Warszawie. Ona jest jeszcze starsza, ma chyba 96 lat. To są osoby, które przeżyły jako dzieci rzeź wołyńską, początek, ale zdążyli uciec. To tylko takie wspomnienia mojej rodziny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że tu moglibyśmy naprawdę bardzo długo rozmawiać. Będzie czas teraz na takie indywidualne rozmowy. Dobrze, jeszcze tutaj proszę bardzo. Panie Witoldzie, zadałem panu pytanie i dałem panu duże pełnomocnictwa, bo prezydent panu by je nadał. I powiem tak, wyśliznął się pan, bo pan mówi tylko o ekshumacjach, a to za mało. Pan dobrze wie, co w tych grobach będzie znalezione. Odcięte głowy, porozpruwane brzuchy, ludzie pocięci na pół, poćwiartowani. Pan wie, że ekshumacje tylko spowodują, że kult Bandery może upaść, a na to się Ukraińcy nie zgodzą. Oni mają kult Bandery wpisany w konstytucji. Uważam, że to się nie uda. Mogę być pesymistą, niepoprawnym, ale tak mi się wydaje. A zdrowy rozsądek, jak pan mówi, po pojednaniu, myślę, że nasza historia wskazuje, że nie ma zdrowego rozsądku. Są tylko siły, które nas rozgrywają. Dziękuję. Dziękuję. Ja jakoś uparcie, naiwnie chciałbym wierzyć, że kiedyś ten zdrowy rozsądek się pojawi, ale oczywiście nie wiem. I to, jakby ten kult Bandery w Ukrainie jest dla mnie tak samo niezrozumiały. Znaczy, on też im, jeżeli jeszcze nie ciąży, to za chwilę im zacznie bardzo ciążyć, więc to wszystko ich ciągnie bardzo na wschód. I też również niedopuszczanie do ekshumacji na Wołyniu. To też jest taka rzecz. No po prostu jakoś mam takie poczucie, że trzeba się uporać z własną przeszłością, trzeba być dumnym z tego, z czego człowiek może być dumny, ale jak są jakieś rzeczy, które dumy nie przynoszą, to trzeba się uderzyć w pierś, przeprosić i wydawałoby się, że to jest takie naturalne. Chciałoby się, żeby było naturalne. I rzeczywiście, no to państwo wiecie tak samo dobrze jak ja, no, że czekamy na jakieś szczere przeprosiny i szczere wyrazy żalu i na razie się nie doczekaliśmy. No to jest jasne dla nas wszystkich. Tak myślę. Szanowni państwo, myślę, że można by było tu długo rozmawiać na ten temat, bo temat jest i bardzo trudny, i bardzo obszerny. Witku, ja bardzo chciałbym ci podziękować. Powiem tak, warto było czekać. Te 40 minut naprawdę warto było czekać, bo spotkanie uważam było bardzo interesujące. Myślę, że państwo tutaj potwierdzają to. Zachęcam do zakupu książki i zgłębienia jeszcze tematu w domu. A tymczasem chcielibyśmy ci bardzo podziękować i wręczyć dwa nasze takie tradycyjne upominki. Ja tu poproszę Janusza Chmielarza o pomoc. Chcielibyśmy ci wręczyć taki pamiątkowy medal radzyńskich spotkań z podróżnikami za tą dzisiejszą podróż po trudnej historii Polski i Ukrainy. To jest pani Szura, która nosi medal od prezydenta zawsze w kieszeni płaszcza i parę razy zaskoczyła dziennikarzy, jak byliśmy tutaj przez ten tydzień, bo ktoś tam pyta, a pani Szura, a co tam z tym medalem? Ona mówi, o, zupełnie tak przypadkiem. To teraz ja będę robił dokładnie to samo. Pojadę do niej w sierpniu i pokażę, że ja też mam medal. Cieszymy się bardzo. Bardzo pięknie, dziękuję bardzo. A mamy też jeszcze dla ciebie... Dziękuję. Mamy jeszcze dla ciebie drugi upominek, który też wręczamy każdej osobie odwiedzającej nas w ramach radzyńskich spotkań z podróżnikami. Jest to twoja karykatura. Długo zastanawialiśmy się nad tym, jak ciebie przedstawić, bo temat jest bardzo trudny, drażliwy, ale jednak twoja książka jest bardzo pozytywna. Dlatego też postanowiliśmy przedstawić cię w bardzo pozytywnej roli w krajobrazie wołyńskim. I proszę, przyjmij tą karykaturę, niech ona ci też przypomina to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.
strasznie piękne. Dziękuję ślicznie. A chciałem powiedzieć, że ja sobie czytałem, jak wyglądają spotkania z podróżnikami, jak się przygotowywałem do naszego spotkania. I chciałem Państwa zapytać i Ciebie zapytać, czy ktoś zajechał na spotkanie z podróżnikami, czy któryś podróżnik zajechał taką karetą jak ja? Taką karetą nie, ale powiem Ci akurat też taką historię osoby, którą bardzo dobrze znasz, Marcina Mellera, aha, który do nas w lutym tego roku jechał i też pod Garwolinem, z Warszawy pod Garwolinem jechał, popsuł mu się samochód. I też szybko wezwał jakąś pomoc drogową. Okazało się, że to nie jest łatwe, żeby tak ten samochód nareperować. W końcu podszedł do nich jakiś człowiek i zaczął wypytywać, o co chodzi. I w końcu ten człowiek dał mu swoje kluczyki, on wziął od niego ten samochód i przyjechał tutaj. Naprawdę? Przyjechał i powiedział, ja nie wiem, nie znam tego człowieka, mam tylko numer telefonu, dał mi samochód, ja mu zostawiłem swój i za chwilę on powiedział, że zreperuje ten samochód i się wymienimy z powrotem. Czyli coś podobnego. Czy to jest klątwa Mellera po prostu? Zadzwonię do niego i mu za to podziękuję. Tak jest i proszę pozdrowić. Dziękuję, że Państwo na mnie zaczekaliście. Bardzo jestem wdzięczny i dziękuję za zaproszenie i bardzo miło mi było tu być. My również dziękujemy, zachęcamy do zakupu książek i do rozmów indywidualnych. Do zobaczenia.